Cześć, jesteś na kanale Szymon Mówi, Szymon Kręci. Łódzka Szkoła Filmowa cieszy się dużym zainteresowaniem. Na Wydział Aktorski przyjmują około 24 osób, a aplikuje nawet 744 kandydatów. 31 osób na miejsce. W dzisiejszym odcinku zapytam studentów Wydziału Aktorskiego, jak wspominają swój egzamin. Jestem na drugim roku aktorstwa tutaj w Łodzi, w PWS FTV i te RTV AGD. No co, no wyobrażam sobie siebie jako, zapytam się, jako muzę Smarzowskiego. Na przykład dzisiaj mieliśmy zajęcie z... Oh, hello. Hi. You want to speak with the camera? Łódzka Filmówka ma świetnych studentów, świetnych ludzi, świetnych też, no, profesorowie, studenci, ale też... ludzie tacy, pani herbatka, wszyscy panowie ochroniarze i można z nimi zamienić na, po prostu można z nimi rozmawiać na takie tematy, które człowieka gdzieś tam przenoszą. Wow, i mogę, jakby odkrywasz siebie, nie? Ale no, dopóki tutaj nie jesteś, no to tego nie poznasz. To jest kwestia tego, jakby no, nasi znajomi czy nasi rodzice, no dużo osób, którzy nie są tutaj, dzięki Piotrek, dzięki za spierdolenie mi wywiadu, nie? Nie przeklinaj! Przepraszam za kolegę, kolega. Taki aktorstwo korytarzowe uprawia. Więc tak, pierwszy etap, piosenka ludowa. Jakiś tam wiersz i proza. I pamiętam, że byłam bardzo, bardzo, bardzo mi się nie podobało, jak powiedziałam, i zaśpiewałam piosenkę góralską, Stwozono je koza, przy której ogromnie fałszowałam. I chyba to tyle. No raczej mieli takie zniesmaczone miny. Tak pamiętam właśnie, szczególnie jak śpiewałam. A dużo, dużo jakiegoś takiego, takiej napinki, takiej, czy to będzie to, czy może mnie wezmą, co ja teraz powiedziałem, on tak na mnie spojrzał, nie? Co to znaczy? Ej, czy ja się dostanę przez to? Najtrudniejszy moment w czasie to skupienie, to czekanie. To, że musisz czekać, cały czas czekać na swoją kolejną i to jest dosyć uciążliwe, nie? 3-4, dzięki Kaśka. 3-4 godziny musisz czekać na swój tekst. I czekasz, nie? Czekasz, cały rok się przygotowujesz. No i co? No i 5 minut mówisz tekst i czekasz znowu. Najtrudniejszy moment, jakby... Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dla mnie finał pod względem psychicznym, bo same egzaminy nie były jakieś bardzo wymagające fizycznie, tylko chodziło o ten czas pomiędzy, to czekanie ciągłe i analizowanie, czy dobrze coś zrobiłam. I chyba najtrudniej było właśnie w dniu, kiedy miały być ogłoszone wyniki. 3 razy zdawałam i za trzecim razem dopiero byłam w finale. Stwierdziłam, że jestem tak blisko i to mnie tak przytłoczyło, że jeżeli się teraz nie dostanę, to po prostu byłabym bardzo załamana. Ale się dostałam. To jest trudne, ale żeby jakoś tak na chillu do tego podejść i z dystansem. Żeby też być trochę pewnym siebie, ale też uczciwym. Trochę też skromnym. Też okazywać trochę pokory. Trochę wszystkiego po trochu, ale też przede wszystkim chcieć i być, cieszyć się z tego, że można to robić, tu być i nawet zdawać na te egzaminy. Ale też tak właśnie, żeby tak na chillu. Co ma być, to będzie. Ja zawsze mówię, co ma być, to będzie i życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Zapytałeś się mnie, czego się nie spodziewałem. No to właśnie nie spodziewałem się, że to pochłonie aż tyle mojego czasu i że z jednej strony to jest super, z drugiej strony, no musisz poświęcić troszeczkę więcej od siebie. Ciężko wstać. Kończysz próbę o 12, wstajesz o 7, 6.30, żeby być tutaj na 8 rano i nie ogarniesz totalnie. Do godziny 12, gdzie ja jestem, nie? Dopiero potem się budzisz. No, tak jest. Najmniej mi się podoba właśnie to, że się czasami czuję jak w klatce, że po prostu ciągle jestem z
z tymi samymi ludźmi z tego samego środowiska, bo nawet jeżeli poznaję kogoś z innego wydziału, to zazwyczaj rozmawiamy o filmie, o aktorstwie, o takich rzeczach po prostu. I bardzo czuję ogromną potrzebę po prostu bycia z ludźmi z zewnątrz, jakaś nowa energia, a to jest trudne, żeby poznać kogoś z zewnątrz. Przede wszystkim idziecie tu z własnym sobą, samym sobą i dajecie siebie. I chyba to jest najważniejsze, żebyście w to wierzyli, w siebie wierzyli, w swoje wartości wierzyli, bo to właśnie chodzi o człowieka, o drugiego człowieka. W tym zawodzie, ja w to wierzę właśnie, że w tym zawodzie chodzi o drugiego człowieka i po prostu bądźcie sobą. Jeśli materiał, który właśnie obejrzałeś, był dla Ciebie interesujący, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Chętnie poczytam Wasze komentarze i uwagi, a na koniec dzisiejszego odcinka, jak wystraszyłem moją mamuśkę! No i ten, właśnie nie wiem. Nie, wreszcie, jakie...